Witamy serdecznie, Studio Hodowcy. Jesteśmy u naszego serdecznego przyjaciela Uchenia Poloka w Roztopicach. Z Heniem nagraliśmy sporo materiału edukacyjnego zarówno dla młodych, jak i doświadczonych hodowców, poparte wnioskami, efektami. Heniu, jak wygląda u Ciebie teraz podsumowanie tego sezonu? Jak to wygląda wynikowo, żeby wszyscy wiedzieli, jakie są progresy, jakie są efekty? Witam kolegów, koleżanki hodowców, hodowczynie. No, co mogę powiedzieć o tym roku, minionym sezonie? Jak i w lotach gołębi dorosłych, tak i w lotach gołębi młodych. Począwszy od sekcji, zacznę od tych najniższych szczebli, bo wiadomo, tam też trzeba o swoje walczyć. Sekcje w lotach starych, w lotach młodych wygrałem. W oddziale w lotach starych wygrałem, w lotach młodych szósty jestem. W rejonie trzech oddziałów 200 hodowców wygrałem loty stare, w lotach młodych dziesiąty. W oddziale zdobyłem super mistrzostwo, tak samo loty stare, loty młodych. I do tego jeszcze 5 gołębi najlepszych rocznych. I to suma punktów zdało mi mistrzostwo, super mistrzostwo oddziału. Na okręgu dopiero wczoraj, w piątek weszły, no wczoraj weszły wyniki z okręgu już po weryfikacji ogólnopolskiej, także tu się już nic nie zmieni. I sytuacja na ten rok jest, mogę powiedzieć, lepsza od tych dobrych minionych lat. Czyli odnotowujesz progres w tym momencie. Duży progres w tym momencie, no ale jak się to mówi, zawsze coś by jeszcze jest do zrobienia. No i tak powinno być, bo nie można siadać na laurach i że już jest wszystko wspaniale. I tak w kategorii A w okręgu, wezmę sobie inne bryle, żeby się nie pomylić, w kategorii A zdobyłem 6. przodownika, to jest 9. miejsce. W kategorii C wygrałem okręg, jestem mistrzem. W kategorii E, to jest kategoria maraton, 2. przodownik, 5. miejsce. Mamy takie mistrzostwo w tym roku, bośmy lecieli do okręgu tylko maratony, więc jedna klasyfikacja to była 7 z 50, 1. przodownik. Przegrałem o 12 setnych, no ale przegrałem, jestem 1. przodownikiem. Ale potrafisz się przyznać, że przegrałem. No przegrałem, tak. No oczywiście, jestem 1. przodownikiem. O, to co mówią, w najgorsze miejsce, nie, to jest wysokie miejsce. 1. przodownik. Kategoria GMP, 2. wicemistrz w okręgu. Loty dalekie, to są wszystkie te 3700 i 2 loty dłuższe, to jest 900 i 1000. To w sumie w lotach maratońskich jestem 17. przodownik w okręgu. No więc w 6, można powiedzieć, kategoriach mnie widać w okręgu. Nie mam zaliczonej tylko kategorii B, no bo A zrobiła to A, nie, no to się bardzo pokrywają te loty A i B. A w regionie krakowskim to jest 7 okręgów, to też jest kilka tysięcy ludzi, nie wiem, 4-5 tysięcy. No to jestem w kategorii C 28. przodownik, w kategorii maraton 20. przodownik i jest tam jeszcze taka kategoria zespoły lotowe. To się typuje 10 gołębi przed pierwszym lotem do GMP i tych 7 lotów to się robi. No i tam jestem 19. przodownikiem na tym regionie krakowskim. A wyników z mistrzostw Polski tego jeszcze po prostu no, są, niebawem, są po weryfikacji, tak. Ale tego nie wiem, nie będę tam mówił, czy się tam gdzieś załapałem, czy nie, ale ogólnie sezon dla nas jako okręgu, tutaj oddziału naszego regionu, może były loty trudniejsze, bo takie też muszą być. Ale sezon bardzo udany. U mnie strat w lotach gołębi dorosłych z sztuk 12. Po całym sezonie. Na drugim maratonie zgubiłem 2 pocztowe, można powiedzieć, gołębie. Samiczkę z 8, samczyka z 9 konkursami. No to takie 2 przyzwoite gołębie. A tak, no jakiś tam odpad musi być, to się nawet nie ma co płakać nad tym. A w lotach gołębi młodych z 40, które miałem do lotu, zgubiłem 5 gołębi i tyle mam strat na ten rok. No w Polsce ogólnie różnie to było ze względu na pogodę, a
Jeśli chodzi o pogodę u Was w trakcie lotów, to było to zróżnicowane w porównaniu do zeszłego roku? Znaczy się pogody ogólnie w Polsce były, można powiedzieć, różne, ale wypuszczenie, terminy wypuszczenia gołębi, to już zależy wiele od prezesa do spraw lotowych. U nas, jak już kiedyś... No i doświadczenia, prawda? Doświadczenia tego hodowcy, który to robi. I druga sprawa, mamy bardzo dobrego konwojenta na kabinie. Chłopak, który, jak się to mówi, żyje tym, co robi, co do niego należy. Więc wypuszczenia były dobre. Tam, powiedzmy, przy maratonach było może troszeczkę tam zagrane, że były gołębie przetrzymane, opóźnione starty i troszeczkę te loty, ale nie były to loty, żadny lot nie był katastrofalny, żeby można powiedzieć, że dostaliśmy bombę. Nie było. Ani w lotach starych, ani w lotach młodych nie było bomby. Bo jeden konkurs trwał 1,5 godziny, a tak konkursy się wszystkie zamykają w godzinie. Te krótkie loty, 20 minut, 15 minut, 18 minut, no to wszystkie loty super udane. A Heliu, jeśli chodzi o system przygotowania, bo myśmy to już rozmawiali w zeszłym roku na ten temat, czy ty zrobiłeś jakiekolwiek zmiany pod kątem przygotowania, pod kątem prowadzenia hodowli, jeśli chodzi o gołębie dorosłe i młode, w stosunku do poprzednich lat? Czy wprowadziłeś jakieś modyfikacje? Znaczy się modyfikacje, no, leciałem na tym samym programie lotowym, na tych środkach z firmy Animus. Do tego tylko tam dołożyłem, tak jak wspominałem, ten Spigeon Quality, to był Improver i ten Fungalin. I to tyle. Wiadomo, gołębie, no, przygotowanie łączę już od paru lat. W okolicach 20 lutego staram się łączyć, żeby miał w miarę równo naniesione. I gołębie dopuszczam do drugich jajek. Żeby, mówią, żeby jak za długo posiedzą, to będą rzucały pióra. U mnie to się nie dzieje. W tej chwili mam, jeszcze gołębie są na dwóch piórkach, na jednym do końca pierzenia, ale to jest na tyle czasu do końca roku, że te gołębie będą jak laleczki wyglądały na przyszły sezon. A jeśli chodzi o to, czy one się mi pierzyły, kończyły mi ptaki na jednym, na dwóch lotkach koniec sezonu, koniec lipca. A widziałem gołębie, bo wkładamy jeden, znaczy się zamieniamy się przy wkładaniu, to koszowałem na połowie lipca już od chłopaką gołębie, które miały czwarte, piąte pióro zrzucone. No więc, tylko że nie każdy leci tak na maksa, jak ja lecę, bo u mnie co, jak się to mówi, rusza się po gołębniku, to jest koszowane. Roczniaki idą praktycznie wszystkie loty krótkie i 500. I tak sporadycznie rzucę na maraton też jakąś tam samiczkę. Ale to nie, że lotuję, to nie mogę powiedzieć. Rozmawialiśmy wcześniej, tak zaczęliśmy z Heniem, na temat pierzenia, bo wiadomo, ten okres jest bardzo zróżnicowany u każdego hodowcy. I jeśli chodzi o czas trwania. Co ty sądzisz, Heniu, o tym okresie? Jakość czy długość? Znaczy się, ja uważam, że pierzenie powinno być, żeby gołębie się dobrze spierzyły, a niekoniecznie szybko spierzyły. Ponieważ proces pierzenia, jak wszyscy wiemy, trwa u gołębi calutki rok. I nie wiem, czy mam rację, czy ktoś może się ze mną zgodzić, ktoś może nie. Jeżeli gołębie się szybko teraz w jesieni wypierzą, tak ich następny cykl w przyszłym roku też się prawdopodobnie rozpocznie szybciej. A jeżeli one się w tym roku będą pierzyły dłużej czy później, zaczną to pierzenie, ten proces pierzenia, to też ich przyszłoroczny proces pierzenia będzie opóźniony. Więc te końcowe loty jest szansa, że te gołębie na mocniejszym skrzydle dolecą. Dlatego ja po lotach u mnie gołębie wychowywały po jednym młodym. Kilka dni po ostatnim locie mieliśmy 700, 30 czy 31 lipca to tam było. Potem do czwartku miałem gołębie rozłączone i na koniec września były mutki odchowane. Każda para odchowywała mutki. I dopiero potem się u mnie zaczyna pierzenie.
a jak koledzy niektórzy mówią, sezon się skończył, zamykam gołębie i niech się pierzą. No to on ma dzisiaj, ci co tak zrobili, to dzisiaj mamy listopad 10, 15, 12 dzisiaj, nie? To te ptaki są na ostatnim piórze dorastającym, więc ich proces się pierzenia rozpoczął dużo wcześniej. A moje jeszcze są na piórku na dwóch. I też zdążą do końca roku się idealnie wypierzyć. No i też wiadomo, że w tym okresie sporo energii traci nasz zawodnik, prawda? No oczywiście, że tak. I tutaj dużo osób też, i my w niektórych reportażach rozmawialiśmy na ten temat, że ten okres wrzesień do praktycznie marca jest bardzo istotny, o którym niektórzy zapominają. I potem to owocuje na kolejny sezon, prawda? No to jest właśnie cały ten garnitur, który gołębie zmienią teraz w jesieni. Jak go zmienią, jak hodowca na to im zabezpieczy i pod względem karmy, pod względem tam jakiejś suplementacji. No wiadomo, że karma to, jak wszyscy o tym chyba doskonale wiedzą, musi być najlepsza, żeby te gołębie miały ten garnitur ekstra. Tak samo mamy te dodatki, tą siarkę, czy oleje, czy same te produkty, które zostały po sezonie. No nie ma co oszczędzać, że go będę stosował na drugi rok, bo mi zostało troszkę w buteleczce i będę oszczędzał jakieś tam 20-30 zł. To trzeba wszystko w okresie pierzenia dać gołębiom. Niech one po prostu mają ten max. Jak w lotach mają mieć najlepszą suplementację, to jeszcze lepszą muszą mieć w okresie pierzenia. No dokładnie, dokładnie. I ta energia, i uzupełnienie tej energii, bo też to jest, można powiedzieć, kolejny sezon dla gołębia po sezonie właściwym, nie? Tak. Energetycznie. Energetycznie, to jest bardzo ciężki sezon. No. A jak teraz wygląda u ciebie cały proces wprowadzenia do okresu kolejnego sezonu? No mamy teraz listopad, będzie grudzień, styczeń, luty. Znaczy, jak tutaj to praktykujesz? U mnie gołębie są wszystkie razem. Gniazda, dukle są na pół złamane, czy te przeobrotowe mają ten wysiotkę z przodu i wszystkie pary są razem. Ja nie rozdzielam gołębi nie wcześniej jak 20 styczeń. Całą zimę i mówią chłopaki tak, bo z sekcji czy coś, jak ty to robisz, że się gołębie jajek nie niosą? No one mi nie niosą, tylko że ja codziennie sprzątam gołębniki. I uważam, że to jest podstawą, nie to, że ja jestem taki robotny, tylko że ja codziennie tym gołębiom zabieram wszystkie długie pióra. Bo gołębie się codziennie sypią i jeżeli one będą miały, te pary, będą miały budulec na gniazdo, czy to w kącie, czy w rogu, czy na swojej półce, to one się będą motywowały do pędzenia na jajka. Ale jak ja codziennie te pióra pozabieram, one nie mają budulca i one się gruchają koło siebie. Ale one siedzą tylko przy sobie. A tak, jak mają ktoś nie sprząta, bo nie lubi, żeby, jak się to mówi, odporności nabrać, albo z lenistwa, albo z różnych przyczyn pracy, czy no, różnie bywa. Różne praktyki są. Różne praktyki są. I wtedy te ptaki mają ten budulec na gębniku i co kąt, to są jajka naniesione. Mówi, dołem im sztuczne, niech siedzą. No za chwilę tam są cztery jajka, znowu nowe naniesione. I tak to wygląda. U mnie jajko nie ma zniesione calutką zimę. A jeśli chodzi o obloty po sezonie, jak ty to praktykujesz teraz? W tej chwili, bo w ubiegłym roku tak od 1 listopada sztop i do końca stycznia, nawet dalej do pół lutego. Takie, jak były pogody, to robiłem takie roztrenowanie gołębi. W tym roku moje gołębie jeszcze codziennie latają. Są pogody superowe. Dzisiaj jeszcze goniły 2 godziny 15. Czyli tylko mamy listopad, no bo pogoda pozwala jest teraz. Jak dzwon. Tydzień temu, w piątek, uderzył mi jastrząb, bo wygoniłem, no było ich 90, teraz już ich 80, bo jeszcze teraz coś usunąłem. I wygoniłem wszystkie na dwór, zamknąłem gołębniki, bo chciałem mieć, jak się to mówi, spokój przy i czyszczeniu, przy sprzątaniu. I tak wychodzę z gołębnika z wiaderkiem, a tu kurczę, ale dobrze, że to był krogulec, bo mi gołębia nie wyniósł, tylko siedział na nim i nie uderzył go na płuca, tylko bardziej na odbyt. No ale sam przykażem odebrał, żyje.
ale troszkę farbę puścił, jak się to mówi, z gęby krew podeszła, ale dzisiaj już po tygodniu jest gołąb, jak się to mówi, opamiętał się, tylko że na dwór nie wychodzi, nawet nie próbuje, iż ma stresa. No, ale oblatuję gołębie i myślę sobie, tak długo będę oblatywał, dopóki nie daj Bóg, żeby mi szkodę taką większą zrobił, nie? No. No, no ja myślę, że jeszcze do początku grudnia będzie można, bo taka pogoda jest. Jedynie tą moją najlepszą samiczkę, co w ubiegłym roku była pierwszą w rejonie, komplet miała je, bo je tylko 11 lotów. W tym roku była, znaczy się zrobiła na 14 wkładań, 13 konkursów. No w sumie ma 10 tysięcy, tam chyba coś 700 czy 800 za 2 lata. Jest to 4-letnia samica i jednego razu, że z oblotu gołębia o pierwszej zeszły do gajemnika, a tu druga, trzecia, czwarta, ciemnej nie było. To mi serce tak waliło. Ale przed wieczorem się zjawiła, także ją zaniósł do woliery, zamknąłem i ona jedyna siedzi, a pozostałe wszystkie latają. Nawet taka moja babcia, która tam u mnie ma 9 lat, w tym roku jeszcze zrobiła 10 konkursów jako 9-letnia i w sumie ma 87 konkursów. I powiedziałem sobie, że będę to miał takiego królika, bo to jest wspaniały gołąb i dobrze daje i dobrze leci. 87 konkursów za 9 lat. Żeby się przekonać, jak długo gołąb potrafi konkursy robić. Bo to jest szczęście tego gołębia, że on tyle lat bez, jak się to go do przygody żyje, nie? Tak, no. A Heliu, mam takie pytanko, bo z wieloma hodowcami rozmawialiśmy. Każdy ma inną filozofię, inną praktykę, inną metodę, jeśli chodzi o naświetlanie, bo będzie grudzień. Mamy grudzień. Co ty sądzisz w ogóle o naświetlaniu? Bo też wiadomo... Też jest okres przyciemniania, ale to wiadomo, to... inny okres. Natomiast tak. Teraz słońce, witamina D i tak dalej, ale czy ty to praktykujesz, czy w ogóle nie wchodzisz w to? U mnie, jak ten gołębnik stoi tu już ponad 30 lat, tam nie ma prądu. I tak wygląda u mnie naświetlanie. Czyli od początku twojej działalności w związku po prostu... Tam się światło nie zapaliło. Nie zapalało się światło. I się nie zapali. Ponieważ jest coś takiego jeszcze jak zegar biologiczny gołębi. I one sobie potrafią regulować. A z drugiej strony to takżem sobie wymyślił, jakbym miał światło, to bo teraz to tak wiadomo, już tych hodowców nie ma, ale kiedyś to chodzili, a chodźmy na gołębi, chodźmy się popatrzeć. No to jest 7, 8, 9, czasem byli kolegi, a jak się tak jeszcze czasem przy rozmowie coś zagrzało, nie? No to się szło i się świeciło światła i kurczę do północy i dłużej się mieszało gołębią, jak się to mówi, w głowach. A po co? Zachmurzy się o godzinie 16, 18, jest koniec dnia i cisza. A jeśli chodzi o przyciemnianie, to też... Nie mam warunków, nie mam gołębnika na to, żeby młode gołębie przyciemniać i nie stosowałbym... Mnie loty młodych po prostu tyle cieszą, co gołębie przylatują. Też nie robię tam jakichś tam dobrych wyników, gołębie mi tam nie siadają z przodu. Czasem się też zdarzy, że gołąb tam w dziesiątce usiądzie, ale to jest taka normalna rzecz, że gołąb tam się któryś wybije. Nie interesują mnie te loty takie burza, żeby zawinęło nad gołębnikiem 30, 40 albo 70 gołębi pierwszych na oddział. Ja tego nie umiem robić i przede wszystkim ja chyba za ciężko karmię i moje gołębie są wolniejsze. Ale lubię dawać gołębie dużo razy do kosza. Bo tu mam oddział taki jak Wodzisław, sąsiedni Jastrzębie. Oni robią loty, fortury gołębi młodych w środku tygodnia. Czy to środa, czy czwartek, jak jest pogoda na 90 km. Czyli normalnie oddział kilka ma wywózek oficjalnych. Tak, oficjalnie wywózki. Niektórzy mają dwie, trzy wywózki, prawda? My w oddziale tutaj... tak jakoś mamy swoją kabinę, ale mamy samochód, wynajmujemy. To są koszty duże, bo przewoźnik się ceni. A oni mają swoje pojazdy i 3-4 wywózki robią gołębiom młodym. I ja się zawsze, bo tych gołębi młodych jest zawsze dużo mniej niż gołębi dorosłych. I tam miejsce w tej kabinie mają 50 groszy kosztuje sztuka. Ja mam 40 gołąbków, to za 20 zł, to gdzie ja zajadę swoim autem z gołębiami? No dokładnie. A zupełnie inna sprawa, jak te ptaki z tej kabiny są wypuszczone 90-100 km od domu i idą z tym stadem na Jastrzębie, na Wodzisław i te 30 km po tym muszą dolecieć same. No to już mają troszeczkę, jak się to mówi, główkowania te gołębie.
i dlatego może mam tych strat mało w lotach młodych. Adoptujesz układ nerwowy dużo wcześniej, a możesz powiedzieć, w jakim okresie zaczynacie te wózki młodych? 2 tygodnie przed sezonem gołębi. Czyli mamy czerwiec, tak? W czerwcu. Nie, 2 tygodnie. Przed dorosłymi. A to w 2 tygodnie przed lotami młodymi zaczynają oni wywózki. No to jest sierpień. Lipiec. Koniec sierpnia, tam najczęściej to jest pierwsza sobota, niedziela sierpnia, bo w lipcu się kończy sezon, nie? To tydzień. No w tym roku było tak jak zaplanowano, bo w poprzednich latach wiadomo. No u nas pierwszy lot się opóźnił, miał być 15 sierpnia czy tak jakoś, ale takie warunki były, że nie było można, nawet żeśmy nie pojechali z gołębiami i słusznie, bo nie było po co. Straty by były. Tak. I to już po 20 i dlatego nasz sezon trwał do 25 września. No to tyle radości, nie? Że rozpoczęto z początkiem maja i trwał praktycznie do końca września, bo tak. Poprzednie 2 lata mieliśmy takie trochę bardzo zróżnicowane. No właśnie te covidowe. Tak, i no trudne. I 15 maja się zaczynało i tych 10-11 lotów oddziały porobiły, niektórzy nawet tam kategorii nie zdążyły pozamykać, a w tym roku każdy oddział mógł zrobić. Myśmy zrobili program na 16 lotów. To było 8 lotów tych, powiedzmy, AB, te krótkie loty, 3 loty 500 km, żeby kategorię GMP zamknąć i do tego żeśmy wykonali 5 lotów maratońskich. 3 700, 900 i 1000. Czy stosowałeś na maratonach jakąś innowację niż w poprzednich latach? Czy ten sam system? Lekkie karmienie? Ten sam system. No kwestia karmienia. No tu trzeba powiedzieć, że ja nie karmię na pełny karmik gołębi. I u mnie gołębie, ja potrafię ich dokarmić na koniec tygodnia, czy czwartek mamy wkładanie na ten maraton. U mnie w niedzielę są gołębie na locie, powiedzmy na 300, czyli zależy jaki tam lot jest przed maratonem, ale były w tym roku 300, 330, więc niedziela, poniedziałek... Poniedziela dobrze, poniedziałek rano dobrze, ale wieczorem i wtorek już lżej, żeby one mi wzięły mocno w środę i w czwartek. I gołębie u mnie idą na lot dobite, doładowane. Bo kto karmi na pełnym karmiku, te gołębie nie potrafią się najeść. Znaczy, one potrafią się najeść, ale one tego nie trzeba. One tego nie mają w świadomości, żeby pobrać więcej karmy. Bo one mają pełne koryto i podchodzi i ten gołąb tak kilka razy sobie tam dziubnie z tego karmika, bo on tam ma zawsze. A jak ty karmisz dozująco, to sypniesz, one wpadają. I wchłanialność jest i wtedy... Przyjmują więcej. Tak, tak. I wtedy ja im dam to, co ja chcę. Bo tu chodzi o te białka, o kukurydzę namoczoną, czy jakąś, żeby jednak ta przyswojalność i było na ten maraton, ten gołąb był, jak się to godo, uzupełniony karmą. A te dodatki, które tutaj żeśmy mówili, wiadomo, turbo doładowanie. Co jeszcze w tym roku, żem z turbo doładowaniem wymyślił, bo ciągle kombinuję z tą przyczepnością tego preparatu. Bo on jest granulowany, jest dość suchy, twardy, nie? I w tym roku, żebym zastosował coś takiego, zrobiłem w maju z mleczy tych, no, niszek lekarskich, nie z tych żółtych kwiatów, z mleczy, żona mi zrobiła syrop. O proszę. I recepta na nowy towar. Tak, na nowy preparat. I tak, Supermaniek Sport na karmę. Do tego łyżeczka tego miodu, bo to jest takie dosyć gęste, wiadomo, że to są cukry i to się super, jakżem wymieszał to z karmą, to się to takie lepkie te ziarno zrobiło i na to ten turbo doładowanie i zjadły wszystko, ziarno nie spadło. I w tym roku po tylu latach, co to już stosuję ze 4 lata, mogę powiedzieć, dograłem temat. Dograłeś temat, czyli lata praktyki. Nie. Heliu, mamy takie telefony, że no, są hodowcy, którzy weszli w pracę hodowlaną 2-3 lata temu. Próbują różnych rozwiązań, kombinacji, ale też jest taka sytuacja, że bardzo szybko się zniechęcają, bo coś nie wyszło, coś nie zostało dopilnowane.
Masz jakąś radę taką motywacyjną dla tych hodowców, którzy weszli w temat, po sezonie niestety nie było realizacji celu i efektu, i co z tym dalej zrobić? To jest też coś takiego, mi się wydaje, że hodowcy przychodzą do gołębi, bo mają kasę, wyłożą, zainwestują i żądają zwrotu. Zwrotu inwestycji. Idą tak. Po pieniądze. Jednemu się na 100 to uda zrobić pieniądze przy gołębiach. Ale moim zdaniem, żeby wejść w gołębie, żeby coś na lata zaplanować, to trzeba iść do dobrego hodowcy, do dobrego, jak się to mówi, praktyka. Który pomoże ci. Nie, że ty przyjdziesz z portfelem, z grubą kasą, weźmiesz, on ci w klatce przyniesie tam kilka młodych, 1, 2, 3, 5 i tyle się należy i z Panem Bogiem. Nie. Jeżeli chcesz, jak się to mówi, hodować gołębie i iść w gołębie, to trzeba poznać dobrego hodowcę, uczciwego hodowcę, żeby cię poprowadził. I uczciwie mówił to, co... Żeby ci mówił to, co jest prawdą, to, co jest a nie prawdą. To, co, żeby cię w maliny puścić. No, mam przykład w tym roku tego Krzysia. No, to chłopak wyrastał od bajtla przy mojej gębiach. Ja chodziłem po fuchach, ja przyjeżdżałem o 19:20 z fuchy, a on, panie Henku, ten wdowiec nie lotał. Gołębniki wysprzątane, wdowce oblatane. Gołębie z lotu siadały, to on mi po numerach jechał, który ptak siada. Taki i w tym roku chłopak zrobił taki wynik, że sam nie wie, jak się to stało, ale to się stało. Myślę, że tu głównie intencja, nie zarobkowa, tylko nie, intencja taka to jak... To jest miłośnik, to jest hobbysta. No. I jego gołębie kochają mnie, a on ich jeszcze bardziej. I z tą intencją, że myślę, że trzeba iść w kierunku sezonu i w kierunku sportu gołębiarskiego, prawda? No to jest to, że w tej chwili wszystko się opiera o kasę. No. Dla tych mniejszych hodowców, bo nie trzeba dużo gołębi hodować, bo są fermy, co się tam w setki liczą i w tysiące. Ja mam gołębi w tej chwili 100 parę, w tym jest 12 par rozpłodowych. No i jest jeszcze na pewno będzie coś zredukowane, także jak będę miał 70 kilka na sezon lotowy, to mi zupełnie wystarczy. Inaczej się lotuje w Polsce jak w wielu oddziałach. Priorytetem jest seria 5 z 50 czy 7 z całości. No i hodowca, i to też robi dużo złego w oddziałach, bo hodowca, chcąc ugrać jakiś konkurs, to wszystko z gołębnika. Wszystko z gołębnika. Nie myśli nad tym, że może być gorszy lot, może gołębie przewiać, może nie wrócą. A jeszcze, żeby zrobić szybki konkurs, no to nagłoda. Króciutko. Żeby była szybkość. No ale jak potem... No, szybkości nie mamy na... tak jak sprinterzy, prawda? No. Jak kulturyści wyglądają, więc no. tu bardziej... I tak to potem sytuacja wygląda. I taki młodszy hodowca, jak on się, kurczę, chce ugrać jakieś tam te konkursy, żeby te piątki zamykać. I jak mu raz źle dmuchnie, gdzieś gołębie przeniesie, tu się potem okazuje 30-50% jest strat na locie. A po sezonie zostaje 20-30% ze stada. No i znowu. Na nowo i koszty, i wszystko, nie? No, my lecimy serią typowaną 15-10, więc ile ja się muszę nagłówkować, bo wiadomo, ta dziesiątka to pyk do zegara, wiadomo. Ale potem jak przyjdzie te 2-3 ostatnie wybrać do tej serii, do tej piętnastki, no to wiadomo, że masz 10 gołębi, które byś tam chciał dać. Tak. I najczęściej te gołębie, które nie dasz, bo nie ma miejsca, też robią konkursy, bo jak się bije na 50%, czasem na 60%, no to tych gołębi w konkursie troszeczkę siada. Heniu, czyli reasumując tą puentę, plan długofalowy, czyli na co najmniej 2 sezony do przodu. Przynajmniej, prawda? Bo w wyniku się nie zrobi, choćby nawet młody hodowca był z kasą, miał, jak się to go do inteligencji w spojrzeniu, w czuciu gołębi, i dobrze by go ktoś poprowadził, to trzeba to stado troszeczkę postarzyć. Nie da się zrobić, może tam wynik, jakąś jedną kategorię, by ktoś obskoczył roczniakami, no i mam A, ale mnie interesuje program lotowy od A do Z. Pierwszy lot, 10 i ten 15, 16.
bo tyle lotów prowadzimy. A mistrza zdobywa się na tych ostatnich 3-4 lotach. Bo tam na tych średnich, krótkich lotach to jest, jak się to mówi, ciasno, bo tam się wtedy chłopcy wybijają. A dopiero klasa wychodzi, jak przychodzą te prawdziwe, ciężkie loty. No i tam widać i trzeba troszeczkę pracę, cierpliwości. Tak. I wtedy wynik pracy hodowcy wychodzi i materiału, który posiadasz na gajemniku. No i wtedy cały majstersztyk trenera wychodzi, prawda? Tak. I co jest tutaj no bardzo ważne, to ta cierpliwość. Brakuje nam po prostu czasami tej cierpliwości, przeczekania też pewnych momentów, no i przede wszystkim analizy wszystkich punktów według planu. Znaczy się tak, powiem, bo niektórzy się ze mnie śmieją, mówią, a ja mam zeszyt tu. No dobra, może na tydzień, na dwa, na miesiąc. Ale zdarzy ci się lot w sezonie taki, który ci nie wyszedł, a patrzysz, przecież wszystko zrobiłeś to, co, jak się to mówi, jak książka pisze, nie? Poniedziałek, wtorek, do soboty zakoszowałeś gołębie w sztosie, wyglądało się, a lot wynikowo słabszy. Ja mam takie zeszyty. Każdy rok jest zapisany w osobnym zeszycie. Każdy dzień tygodnia jest zapisany w tym zeszycie. Między każdym lotem jest niedziela, poniedziałek do soboty. Między każdym lotem. I jak mi taki faul wyjdzie na którymś locie, to ja biorę zeszłoroczny, dwuletni, trzyletni, szukam podobnej daty, odległościowo tam się to znajduje. I co wtedy zrobiłem, co przeanalizuję, mam z czego. Czyli Heniu podchodzi, tak jak ja ze swoimi zawodnikami, jak mam przygotować zawodników teraz do Paryża, do igrzysk, plan już mieliśmy po igrzyskach w Tokio i też mamy zapiski treningowe, co robiliśmy, bo to jest mega ważne, jeśli chodzi o analizę, bo w głowie nie da rady mieć wszystkiego i zapamiętać. Żebym nie był gołosłowny, Mariusz. Heniu nam pokaże swój zeszyt treningowy albo kilka. O! Ten już jest na nowy rok. Wygląda to tak. To jest każdy rocznik. Tu jest 22, 21, 20, 22, 19. Także Heniu tu ma i wszystkie tak. lata. I wszystkie, każdy rok ma taki zeszyt u mnie. Tu są kojarzenia par, tu są odchowane młode i tu są loty. I proszę bardzo. Mamy drugi lot zapisany, data, ile gęby zakoszowanych, ile zrobionych. Pogodnie było trochę, były trochę rozrzucone. Po locie, w niedzielę, to, wtorek, środa, czwartek, piątek. Wszystko, każdy dzień. I tu jest następny lot, i tu jest następny lot. I to jest robota trenerska. I tu jest następny lot, i to jest, wtedy możesz przeanalizować. Tu jest ten słynny get-in, taki, co ta szybkość była trudna. Tu akurat dostałem pierwszego gołębia na oddział też, ale mamy gołębie puszczone za 26, a pierwszy gołąb na oddział siada 13.23. Proszę, 13.23. 7 godzin 40. Który to jest dzień, Heniu? Data 5.06. 5.06. 6 lot. Pogodnie, wiatr leki, południowo-wschodni. Pełna analiza zrobiona każdego lotu, o której godzinie, co i jak. Zakoszowanych 47 w konkursie. Znaczy ja osobiście uważam, że to jest konieczne w dzisiejszych czasach, bo wcale nie musimy tak pisać... Jest każdy rok, każdy lot. Każdy tutaj. Młodzi będą pisać w komputerze, prawda? Oczywiście. Ale ja też wolę pisać tego typu ja tradycyjnych notatkach. Ja jestem tradycjonista, jakżem zakładał hodowlę w roku 82. Kupiłem sobie zeszyt A4. Tylko odsunę, żeby widział Heniu tutaj, czy nasze nagranie idzie w dobrym kierunku. No. Okay. I kupiłem A4 i każdy rok od 82 roku jest u mnie zapisany. Ja jestem pełen podziwu, jak przyjadę do doświadczonego hodowcy, trenera i jeszcze takie szczegółowe zapisy, zero chaosu. Ostatnio zrobiliśmy też taki reportaż z młodym hodowcą, 14 lat chłopak. Muszę mu też dać taką wskazówkę, bo o tym zapomniałem, żeby sobie to wszystko analizował, bo on się uczy, tak? No 14-letni chłopak nie może mieć tej wiedzy, no co nie. Ty, prawda? Ale słucha
Właśnie. Analizuje i da swoją głowę całkiem nieźle. No to już jest talent, który tak. Po prostu idzie w dobrą stronę. Ale trzeba mu troszkę pomóc, ukierunkować go, jak najbardziej. Heniu, tak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, przed tym naszym tutaj kamerowaniem, odnośnie dróg oddechowych, bo były takie sytuacje, że dzwonili do nas hodowcy, co się dzieje? Mamy środek sezonu, gołębie w tym momencie mają oblot, nie chcą lecieć. No i teraz wiadomo, trzeba przeanalizować wszystkie punkty po kolei, co jest nie tak. No okazuje się, że na przykład drogi oddechowe. Jak to u Ciebie wygląda w przygotowaniu, żeby nie było problemów? Znaczy się regularnie dwa razy w tygodniu, środa, czwartek stosuję ten aerozol z Brokampa, nie? Jako na drogi oddechowe. Ale wiadomo, że najczęściej w poniedziałek nie oblatuje gołębi w ogóle. I one się muszą odbudować. Jeżeli był lekki lot, no to w poniedziałek by już poszły, poszalały. Ale czasem, jak się to mówi, tak do gołębie wracają 14-15 do domu i do wieczora dochodzą. No więc trzeba im dać odpocząć i rozkarmić ich. Bo to tak, gołąb jednak musi się odbudować w tym. A druga sprawa, jeżeli mieliśmy w tym roku cholernie upalny rok. No nie można wymuszać oblotów, jak jest plus 35-40 w słońcu. Tak, i temperatura. Bo 18 to one muszą godzinę latać. No daj sobie spokój, nie wypuszczaj ich wcale. A trzeba mieć wyczucie. Wypuść tylko wcześniej rano, jak jest temperatura 18, 20, 22 stopnie, wtedy one ci polatają. A nie, że one wyjdą na 10-15 minut, mordy otwarte, siedzą na gołębniku, szyje wyciągnięte i koniec latania. Tak, bo to jest tak jak z treningiem. No, biegamy cały rok, nagle jest plus 40, wychodzimy, jesteśmy zajechani w ciągu tego jednego treningu po prostu z automatu, tą pogodą. I no tutaj trzeba też, wiadomo, operować w tym procesie treningowym. Heniu, dziękuję Ci za pogaduchę podsumowującą sezon. My dziękujemy całemu oddziałowi też za to, że nas dopinguje i ogląda nasze pogaduchy przy kawie. No. Czy Ty, Heniu, byś nam jeszcze pokazał dzisiaj czołowe swoje jakieś gołębie? Możemy wejść do gołębnika, bo są... Te, które miały w tym roku te przyzwoite rezultaty. No to za chwilę tutaj pełna statystyka już na gołębniku u Henia. Także no dziękujemy. Fajnie. Dobry lot. Dobry lot, koledzy. Pozdrawiam. I udanego przyszłego sezonu przede wszystkim. I o okresu pierzeniowego. No. Po 20 par w gołębniku. Tu jest 25 gołębi. Tam jest 25 gołębi. Tu już gołębnik wiele razy nagrywaliśmy u Henia, ale teraz jest inny okres. Jak mówiłem, że u mnie gołębie są w trakcie. Zewnętrznie są prawie gotowe, wypierzone. Jak widać, piąty lotnik oddziału. Dwa piórka jeszcze ma do wyrzucenia. Czteroletni ptak. Gołąb z linii Van den Abele. Tu jest samiczka też. Gdzie ty jesteś, babcia? Najstarsze gołębie tu są z 18 roku. Ta samiczka 12 konkursów. Też na jednym piórku. Też tam gdzieś dostała troszkę szlak na skrzydło, ale ogólnie pocztowy. Za dwulatkę miała 11, no także też bardzo przyzwoicie ta samiczka lotuje. To jest z linii Werkamenów, które kiedyś dostałem od takiego super kolegi świętej pamięci Juziaga. Tu mamy takiego dwulatka, co mnie zaskoczył. Zrobił tylko 9. W tym roku, ale na dwulatka mogę powiedzieć dość. Pierwszy w rejonie, drugi na okręg z lotu maratońskiego. Drugiego ten gołąb usiadł. A z tego ostatniego cośmy mieli taki bardzo ciężki lot, bo tu już jest na ostatnim piórku wypierzonym, to przyleciał o 21.40 i zrzuciłem go z dachu na ziemię, bo nie chciał zejść do gołębnika. Tu jeszcze jedno piórko zostało. Także teraz dwulatek, na przyszły rok trzyletni gołąb. Gołębie, no tak jak widać,
po sobie są całkowicie wypierzone. Brakuje im jeszcze tylko troszeczkę piórko dwa i tak to wygląda. Tam w drugim gojemniku mam tą moją. To jest moja babcia. Babcia, czyli Heniu? 13 rok, 27-21. Ostatnie pióro już wyrzucone, ta samiczka. Jako 9-latka zrobiła w tym roku jeszcze konkursów 10 na 13 koszowań, ta samiczka. I tak jak powiedziałem, będę ją testował, jak długo wytrzymie w lotach, jak długo będzie konkursy robiła. Tu mam taką małą ciemną, też jedna z czołowych samiczek, potrafi czołowo siadać, a jej siostra jest najlepszą lotniczką u mnie w tym roku. 13 konkursów, ta ma 10, ale ta siostra jest do woliery zaniesiona, bo ona mi, mam za dużą obawę do niej. No i ta też widać tu jest na jednym piórku. Te gołębie potrafią lecieć od 100 i czołowo siadać do tych 750, bo na Brukselę na 1000 ich nie posyłałem. Tak tu wyglądają gołębie. A jak Bruksela, Heniu, ci wyszła? Bruksela wyszła mi na dwa konkursy i obydwa samczyki, które będą 5-latkami, wczoraj sprzedałem. O, proszę. Bo to już po prostu będę miał tutaj młode gołębie. Ta samiczka jako abstra tutaj, co siedzi. Jako młoda, jako roczna, żebym ją posłał na 750 i siadła mi w konkursie. A w tym roku, żebym ją posłał na 750, jest druga na oddział, na 900 jest tam gdzieś, no nie wiem, 20 któraś. I z ostatniego maratonu mi też zrobiła, więc już jako roczna zrobiła raz, a dwulatka zrobiła 3x3 maratony. Więc już mam tamta nakrapiana na górze to samo. Także mam zaplecze młodych gołębi, więc 5-latki już. A tu mam też takiego dwuletnich, samczyk, 3-letni gołąbek, także superowy, też potrafi ekstra lotować. Ten niebieski zrobił tylko 6 konkursów, ale zrobił 3 500 i 3 razy maraton. 2 razy drugi na gojemniku, raz tam był troszeczkę dalej. To też już jest na przyszły rok 3-latek. No to po co mi 5-6-letki, żeby mi znowu 6 konkursów albo 7 zrobiły? No to nie ma sensu, nie? Tu jest też doskonała samiczka, ale nie pokazuje jej maratonu. Do 500, do 600 można powiedzieć czołówka, ale maraton ją nie kocha maratonów i tyle. Tak taki to, typ zawodnika. No, taki typ zawodnika, ale taki też jest potrzebny. No. Tu jeszcze jest jedna bardzo dobra samiczka, mała gubia. W ubiegłym roku jej syn, młody gołąb, nie u mnie, u kolegi, co mu dałem, podarowałem, był pierwszym gołębiem w okręgu, w lotach gołębi młodych, 2 i coś tam, 2,60, jakoś miał koeficjent, ten jej syn, i 8 gołębiem w Polsce, jej oryginalny syn. Także też bardzo dobra samiczka i fajnie daje. O, to jest istotne. Tak to wygląda. Tu jest taki sam gołębnik jak tam, naprzeciwko cele i tyle. Thank you.